Hej, witajcie! Dzisiaj przed nami gra Battle Wings. Gra z 1984 roku. Gra z typowych automatów, tak jak większość tych gier, które tutaj przedstawiam na kanale. Wydaje się grą prostą, bo tutaj nie ma zbyt dużo elementów, chociaż no zobaczymy, za chwilę się przekonamy. Dobrze, co by nie przedłużać, wrzucam tradycyjnie 3 żetony i próbujemy grać. Raz, dwa, trzy. 3 żetony są. No i rozpoczynamy. Tutaj jest widzę autofire, także można się nim posiłkować. O, już się naposiłkowałem. Trzeba tą barierę tutaj, słuchajcie. Statek w ogóle bardzo wolno się porusza, jak widzimy. Działa z dosyć dużym opóźnieniem, można powiedzieć. O, rozwaliłem się. Działa z dosyć dużym opóźnieniem w stosunku do ruchów pada joysticka. No nic, będziemy tędy przejeżdżać, sobie przelatywać. Zobaczymy. A, załatwili mnie. No niestety. Wydawało się, że gra jest prosta, ale niestety do prostych nie należy. Wpisu nie mamy, a mamy kontynuację, też kontynuacji nie widzę. No niestety, szkoda bardzo, bo gdyby była kontynuacja, myślę, że więcej osób by chciało kontynuować, co by nie stracić, że tak powiem, swoich osiągnięć w tej grze. A tak niestety musimy zaczynać od początku, mimo iż żetony mamy do automatów wrzucone. No cóż, mówi się trudno, tak twórcy to zrobili. Nic na to nie poradzimy, nic nie wymyślimy. O, teraz szybciej bym strzelał. To jest autofire, tak jak powiedziałem. Czyli... Ale czy ręcznie, jeżeli będę strzelał? No nie, ręcznie to tak samo mniej więcej jest. O, rozwaliłem się. Ręcznie tak samo mniej więcej widzę, jeśli chodzi o szybkość w stosunku do autofire'a. Nie wiem, z czego to wynika, no ale tak jest. Dobra, przelećmy sobie przez to. No, nawet nie najgorzej mi chyba idzie. Chyba się wprawiłem, słuchajcie. O. Oj, niestety. Koniec gry? Ale coś wpisu nie mamy. No szkoda, że nie ma wpisu. No nic, kontynuujemy dalej. Może mi się uda zdobyć takowy w końcu po którymś tam razie. Teraz w swojej grafice przypomina gry, słuchajcie, nieco te 8-bitowe z 8-bitowych tych urządzeń typu ZX Spectrum, Timex. Lekko podobna jest w swojej grafice też do Commodora, wydaje mi się. Natomiast no nie zachwyca tutaj jakimiś swoimi urokami. No, 84 rok był, przypomnijmy, jak ta gra ujrzała światło dzienne. O, no tutaj już była ostra zadyma. Nie dało się tego przejść chyba. Może się uda? No zobaczmy. Ciekawy jestem, powiem wam szczerze, tak szukałem na YouTubie oczywiście, ale nie znalazłem nigdzie, że tak powiem, osób, które byłyby wyjadaczami w tym temacie, jeśli chodzi właśnie o te gry tego typu. Jest parę filmików, owszem, gdzie można podziwiać ludzi, kurczę, którzy no, faktycznie im nieźle to wychodzi. O, przeszedłem pierwszą stację, patrzcie. Natomiast no, są to gry trudne. Mimo wszystko, że no, były wydane jakiś czas temu, to do łatwych one nie należą. I nieważne, czy to się gra w obecnych czasach, czy w latach, kiedy te gry powstały, no to one jednak były troszeczkę skomplikowane. No, koniec gry, niestety. No i dalej wpisu nie mamy, no patrzcie.
Dobra, rzućmy sobie jeszcze, słuchajcie, 5 żetonów. Dobra, 5 jest. Startujemy. Zobaczymy, jak daleko uda mi się dojść. Mówię, no wielka szkoda, że tu nie ma tej kontynuacji. Bo naprawdę by się przydała. O, już się przydała. O, tego jeszcze nie grali. Co ja wziąłem wtedy, że to mieć to strzelanie takie na boki. O. Chyba to wziąłem. Czy nie wziąłem tego? No już nie pamiętam. Nie wziąłem tego. O. Coś niekoniecznie mi idzie tym razem. No lecimy dalej. Jeśli ktoś ma tego typu gry, to chętnie podzielcie się w komentarzach, chętnie pooglądam, popatrzę, jak wam idzie. Okazuje się, że nie tylko gry ówczesne są trudne, ale również te sprzed kilkunastu lat. W zasadzie kilkudziesięciu, można powiedzieć, no. 84 rok. Także, no niestety, lecimy dalej. A. O nie. Tym razem się nie udało, ale może teraz będzie lepiej. Ładnie. A, niestety. Chciałem zanurkować sobie w dół, ale nie pomyślałem, że to są te... Nie wiem, co to są, jakieś platformy wystające, wieże. A, zahaczyłem. Niestety. O. O, coś tam nawet. Udało się. Dobra. O, już wiem, co trzeba zrobić, widzicie? Lepiej pójdą niż wcale. O, mi się jeden silnik pali, coś. Dobra. Mówi się trudno. No. Czyli trzeba to coś, co tam było, złapać. I wtedy mamy dopiero... O, właśnie. O. Nie jest to takie proste, jeżeli po prawej i po lewej stronie mamy te barierki, czy tam jak to nazwać. Jakoś tak nierównomiernie, nie liniowo przemieszczają się te statki przeciwnika. O! Coś takiego teraz mamy do odmiany, widzicie? No jak tutaj, jak tu żyć, skoro to tak, no niestety koniec, wpisu nie ma oczywiście, ale kredyt jeszcze jeden nam został. Próbujemy, ostatnia szansa. Teraz tak, tyk i cyk i mamy. Oj. No nie zdążyłem się usunąć, no. Muszę od początku to zabierać. Na wielkim, mówię, tutaj minusem, błędem chyba producentów było to, że nie zrobili kontynuacji, a przynajmniej kontynuacji w ramach jednej gry, no. W ramach jednej gry, tak żeby można było sobie kontynuować. Musimy od początku zawsze zaczynać, no nie wiem.
nie lubię takich rozwiązań, bo nawet jeżeli ktoś chciałby dłużej troszeczkę pograć, ma załóżmy przeznaczone jakąś tam jakiś fundusz na to, to niestety nie udaje mu się, bo twórcy zrobili tak, a nie inaczej, a żeby dojść do pewnej sprawy, żeby przejść odpowiednio daleko, to niestety no, trzeba by było cały dzień pewnie siedzieć nad jedną grą i to nie wiem, czy by się też nam udało to. O, tutaj mamy większe szanse teraz, bo strzelamy sobie, słuchajcie, tak jak widzimy, na różne strony. O! Pierwsza stacja zaliczona. Dobra, zobaczymy, ile tym razem mi się uda przejść. Jak daleko. O! Też w jakiś tam sposób mamy to strzelanie takie, no... na boki. Także musimy... Myślałem, że to trzeba złapać, patrzcie. No niestety, nie tym razem. Koniec gry, ale wpis mamy, patrzcie. Mamy wpis. G. E. No, wpis w tej grze to już jest coś. Za ostatnim razem, słuchajcie, udało mi się zdobyć wpis. Dobra, już poczekamy tam ten czas do końca. Ranking, proszę bardzo. Na którym ja miejscu jestem, bo nawet nie zdążyłem zauważyć. Gdzie ten mój wpis jest? Oczopląsu tutaj już można dostać. A, jestem na 18 pozycji. 18 miejsce. 18,370. No dobrze, słuchajcie, ode mnie na dzień dzisiejszy tyle. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do następnego spotkania. Cześć!